Co było, co jest i co będzie. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na moim kanale Tarot. Ja jestem wróżka Loelia i serdecznie zapraszam Was na czytanie z kart Tarota. Więc moi kochani, wyciągnę trzy karty dzisiaj dla Was na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Oczywiście w międzyczasie zapraszam Was serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Subskrybujcie, subskrybujcie, subskrybujcie. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Kochani, napiszcie mi e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie wszędzie na moim kanale. W komentarzach, w czacie, pod filmikiem. Napiszcie mi e-maila, ja Wam wyślę opcje moich wróżb i umówimy się od razu. Czekanie jest maksymalnie 3 dni, więc bardzo szybciutko umawiamy termin po Waszej wpłacie i już wróżymy, tak? Przez WhatsApp, kochani. Więc zapraszam Was na wróżby indywidualne. Oczywiście bądźcie aktywni, piszcie mi komentarze, to bardzo ważne dla rozwoju mojego kanału i dla mnie, by mnie zmotywować. Zapraszam, piszcie, lajkujcie. Zamawiajcie wróżby indywidualne. Kochani, teraz zobaczymy, jakie karty wyciągnę. Już widzę pierwszą kartę. Co było? Co jest? I co będzie? W przełożeniu kart, kochani, świat, czyli zagranica, kontakty zagraniczne, być może praca przez internet, być może kontakty w internecie, pozytywność, przejście przez bramę i rozpoczęcie wszystko na nowo, rozpoczęcie czegoś lepszego, bardziej pozytywnego, jasnego, dużo światła, dużo pozytywności w tej karcie. I widzimy, kochani, że jest też nadzieja, kolor zielony, pełno nadziei na przyszłość, rozpoczęcie czegoś nowego lub, tak jak mówię, wyjazd za granicę lub kontakty ważne zagraniczne należy szukać przez internet, może też więcej pisać, pracować, szukać. Być może znajdziecie pracę za granicą, też taki temat może być. Lub planujecie zupełnie nowy początek. Czegoś na nowo lub zaczęcie nowego etapu w Waszym życiu. Też karta nazywa się świat, czyli otwarcie się na świat, tak? Lub wyjazd zagraniczny, wyjazd do pracy za granicą lub do partnera za granicą, też może tak być, tak? Dobrze, zaczynamy. Co było? Wow, co było? Trzymanie się starego, ciągle wracanie do przeszłości, do starego. Lub za bardzo tutaj sprawy finansowe, trzymanie się spraw materialistycznych, finansowych, tak? Skąpstwo. Trzymanie się starych spraw. Za bardzo tutaj w przeszłości trzymaliście się starej pracy, starych spraw, starych, nie wiem, domu. Tutaj trzeba to puścić. Trzeba to puścić, kochani. Żeby zacząć nowe, trzeba puścić stare. Pomimo, że jest to może trudne, tak? Ale taka jest tutaj reguła. Żeby zacząć coś nowego, żeby nadeszły zmiany pozytywne, dobre, musicie puścić to stare z przeszłości, musicie puścić przeszłość. Druga karta, co jest? Królowa kielichów, czyli jest szansa na jakąś miłość, na zakochanie lub jest szansa, by robić to teraz, co się lubi, co się kocha, czego się chce, czego się pragnie. W zależności, jakie są Wasze plany, tak? Albo nowa miłość, emocjonalność, albo robienie czegoś, co się tak naprawdę kocha. Skupcie się na tym, kochani, na tych dwóch aspektach. Też emocjonalność teraz jest ważna. Spełnienie swoich jakby tęsknot, marzeń. To, co chcecie, to, co lubicie, to, co kochacie. Co będzie w przyszłości, czyli przyszłość? Wow. Równowaga, balans, harmonia, dawanie i branie.
pieniążki, które będą tutaj być może też nadchodzić dobra passa, bo jest 6 pentakli, 6 monet, tak? To też jest karta pozytywności, rozwoju dobrego w pracy, w finansach, tak? Równowaga. 6 monet to też pomoc od innych, którą powinniście wziąć. Jeśli potrzebujecie tej pomocy, nie wahajcie się prosić o pomoc. Nie wahajcie się powiedzieć komuś, by was wsparł, by wam pomógł, by was po prostu, nie wiem, wspierał. Tak? Czyli branie pomocy od innych w tym momencie, kiedy tego potrzebujecie. I tutaj rozwinie się wszystko pomyślnie dla was. Też jeśli pytacie o sprawy pracy, to rozwinie się to pomyślnie. Jeśli pytacie o sprawy związku, to będzie równowaga, balans, pozytywność, harmonia. Jeśli pytacie właśnie o sprawy emocjonalne, to wszystko będzie tutaj emocjonalnie się dobrze toczyć, rozwijać. Jest tutaj znak nieskończoności, może wam pokażę. Znak nieskończoności, ta ósemka, tak? Czyli będą przepływać emocje, będą przepływać te dobre jakieś emocjonalne sprawy, tak? Które są ważne. Będzie harmonia w miłości, w emocjonalności. Wszystko pójdzie tutaj bardzo harmonijnie, rozwinie się. Niezależnie o co pytacie. Jest ta karta w przełożeniu kart pozytywności, dobrego rozwoju spraw, tak? Także, kochani, pozostawcie, rzućcie, odetnijcie stare. Nie trzymajcie się tak skrupulatnie, skrzętnie tu starych spraw. Puśćcie to. Sprawy miłosne, emocjonalne się rozwiną dobrze lub będziecie robić to, co lubicie, to, co kochacie i wszystko tu się pozytywnie rozwinie. Harmonia. Dobry rozwój, pozytywny. Przejście do nowego, pozytywnego, lepszego. Tego wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Piszcie w komentarzach, czy się to zgadza. Do usłyszenia już wkrótce.